Zawodnicy lwów Awi Często w tegorocznej odsłonie rozgrywek CS Super Ligi przed meczem wyjazdowym z TS Toruń mieli na swoim koncie dwa zwycięstwa. Niestety, dla, niestety dla naszych speedrowerzystów nie udało im się powiększyć tego dorobku punktowego. Rywale okazali się bowiem skuteczniejsi i pokonali lwy Awie 93 do 62, ciągle jednak nasza drużyna ma szansę, by znaleźć się w rundzie playoff. Potencjał jest. Wrócił do drużyny po kilkuletniej przerwie Daniel Ordon. Y bardzo utalentowany nasz wychowanek w miejsce, no wiadomo, odszedł Marcin Szymański. Ale teraz mogę już śmiało powiedzieć, że od 1 czerwca Marcin Szymański wraca do Częstochowy i to jest najbardziej sensacyjna informacja którą mogę Państwu przekazać już oficjalnie. Mamy już podpisany kontrakt. Marcin Szymański, ta największa gwiazda wszechczasów y, polskiego sportu spidrowerowego, wielokrotny multimedalista Mistrzostw Świata, dwukrotny indywidualny y, Mistrz Świata i kapitan reprezentacji Narodowej Polski wraca do Częstochowy. Piotrek Jamroszczyk, Sebastian Paruzel, kapitan Tomek Włodarczyk, to jest ten fundament. Nikodem Mlek, Kamil Dębczyk i jeszcze Marcel Gabor oraz y, y, zawodnik Mączka. To są zawodnicy... Podstawowego składu, i myślę, że do tego jeszcze Bartek jest, Pawlik w Odwodzie, no i oczywiście Tomasz Szwajorek. Wielka sensacja po 13 latach. Ja nie pamiętam chyba jak jeszcze za czasów Tomasza, kiedy byłeś tre trenerem, to Tomasz jeździł w odalczy, bo studiował na Politechnice Częstochowskiej. I Tomasz po tylu latach wrócił, jest naszym Oldboyem, startuje, bardzo ładnie pojechał w Gnieźnie na wyjeździe i teraz prawdopodobnie też w Toruniu. W tych, w tych meczach tutaj w Częstochowie mu nie bardzo ten mecz wyszedł. No ale, ale był też na tych zawodach i się bardzo cieszę, że, że i Tomek Szwajorek wrócił, no i Marcin Szymański Martinez wraca do Częstochowy. Naprawdę, jestem, żegnaliśmy go w zeszłym roku z Łezką wokół, bo reaktywało się ten klub w Wrocławiu. Niemniej jednak Marcin powiedział, że woli tutaj jest, no i to jestem z tego bardzo dumny i, i, i muszę to y, z nieukrywaną dumą powiedzieć, że Częstochowa miasto Częstochowa to miasto sportu, gdzie skoro najlepszy wszech wszechczasów powiedział, że nie ma tak, jak. Y, w Częstochowie. Pierwsza drużyna i występy w ces super lidze to oczywiście dla Częstochowskiego klubu priorytet. Nie można jednak zapominać o szkoleniu młodych zawodników. Wszak bez kolejnych wychowanków trudno myśleć o przyszłości. Nie zapominamy o tym i wiemy, że przyszłością każdego klubu jest sekcja młodzieżowa. Mamy nabór, bardzo duży nabór. Zresztą dzięki uprzejmości MPK i PZS zespołem nasze plakaty wielofunkcyjne, które zawierają hologramy z kalendarzem, z terminarzem i odnośnikami zapraszające, służą nam tutaj i... Zresztą widać, że no tej młodzieży jest dużo. Na Wrzosowiaku również robimy zajęcia. Co środę organizujemy mistrzostwa, otwarte mistrzostwa Częstochowy, na których bardzo dużo dzieci i młodzieży się pojawia i myślę, że trener pokorski i Bartek Pawlik, który prowadzi, wrócił do prowadzenia szkółki lwy Krasnale, bo takżeśmy ich nazwali, chociaż oni właściwie są lwami takimi jak my wszyscy Lwy Częstochowa, ale no Krasnale ze względu na to, że to są maluchy i uczestniczą we wszystkich rozgrywkach Puchar Polski, y, drużynowy, indywidualny Puchar Polski Żaków, Żak 6, Żak 8, Żak 10, Młodzik, także mamy naprawdę y, y, podwaliny pod przyszłą y, dobrą drużynę.